stwierdzenie o spędzaniu w czasów narodos może sugerować, że odpoczywamy na greckich wyspach, a tymczasem chodzi o rodzinne ogrody działkowe, do których nazwy dodano żartobliwe uzupełnienie otoczonych siatką, czyli Rodos. Okazuje się jednak, że to pierwotnie żartobliwe określenie zyskało nowe znaczenie, ponieważ ta forma rekreacji i wypoczynku zyskuje coraz więcej i coraz młodszych zwolenników. I paradoksalnie staje się nieosiągalnym marzeniem wielu Polaków. Wiemy doskonale, że w okresie pandemii, teraz w okresie popandemicznym, bardzo dużo osób zwraca się do nas z zapytaniem, czy mogliby nabyć u nas działkę. Są różne sposoby nabywania działki. Jeden sposób to jest to, żeby zwrócić się do zarządu, gdzie działkowcy składają swoją wolę sprzedania działki. I wtedy umawiamy z działkowcem. Osoba, która chce kupić działeczkę, idzie sobie, ogląda, czy chce tą działkę, czy nie chce. Pobiera sobie cały wykaz, łącznie z mapką, gdzie te działki są umieszczone. Wtedy przychodzą do nas razem ze starym działkowcem, który zbywa działkę i załatwiają wszelkie formalności. Drugi sposób to jest, przychodzi działkowiec i mówi, że chce sprzedać działkę i ma kupca. Tok formalności jest taki sam jak przy kupieniu od nas działki. Jeżeli są działki zaniedbane i działka zostaje odebrana przez zarząd, to też nie jest tak prosto. Trwa to bardzo długo. Podam przykład, że jedną z działek, którą żeśmy odebrali, proces odebrania trwał 1,5 roku. Na dzień dzisiejszy jest zgłoszona sprzedaż 12 działek od działkowców. Nie mamy ani jednej działki, która by była oddana w dzierżawę od zarządu. Są różne sposoby pozyskiwania działki i różne stany zagospodarowania działek. Postaramy się Państwu przybliżyć główne założenia, których powinno się przestrzegać i brać pod uwagę, planując kupno i zagospodarowanie swojej greckiej wyspy Rodos. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy na jednej z działek w ogrodzie centralnym w Koszalinie. I proszę Państwa, to dzisiejsze spotkanie nasze będzie jakby początkiem cyklu, w którym będziemy omawiać sposób urządzenia działki przez nowego działkowca. Tutaj, gdzie jesteśmy, to jest taka działka bardzo zaniedbana, co widać zarówno po uprawach, jak i po stanie drzewek. Jak organizujemy sobie działkę, to musimy się zastanowić nad tym, jak ją sobie wyobrażamy. Bardzo proszę nic nie robić szybko. Lepiej usiąść i tak jak kiedyś się mówiło, nim coś zrobisz, wypij szklankę wody. Tak samo i tutaj. Zastanów się. Są drzewa i krzewy, które można będzie wykorzystać w stanie takim, jaki są dzisiaj i są takie nasadzenia, które trzeba będzie usunąć. Tu ma być pole uprawne. Jak Państwo spojrzycie, rośnie wszystko. Trawa podagrycznik, rdesty, mniszek lekarski i mnóstwo innych roślinek. I co z tym zrobić? Problem jest taki, że nie możemy korzystać na działce z naszej warzywnej z Roundupu, tak bardzo popularnego wśród działkowców. Roundup, proszę Państwa, to jest herbicyd totalny, to znaczy niszczy wszystko. I w odróżnieniu od innych herbicydów działa nie tylko przez części zielone, ale także działa przez zdrewniałe części, czyli innymi słowy, niszczy praktycznie wszystko, co na tym terenie potraktowanym Roundupem rośnie. Poza tym substancja czynna, glikofosfat, pozostaje w glebie. I badania wykazały,
naukowe, że jest on także, znajduje się później w owocach i warzywach. Chcecie Państwo jeść takie? Proszę bardzo, ale naprawdę nie zalecam. W starej używanej działce musimy wykonać różne czynności agrotechniczne, pielęgnacyjne, które siłą rzeczy i też siłą natury wykonuje się w odpowiedniej porze. Tu, gdzie stoimy, ma być warzywnik, więc no, trawa i wszystkie inne rośliny są tutaj zbyteczne. I tak naprawdę teren wymaga dwóch rzeczy, które możemy wykonać o każdej porze roku. Pierwsze to jakby usunięcie chwastów wieloletnich, o takich, proszę Państwa, pięknie rosnących. Jest mniszek lekarski i tam jest jeszcze jeden oset, które no, będą się odradzały i w przypadku, gdybyśmy zdecydowali się na glebogryzarkę, skutek będzie taki, że poszatkujemy korzenie, które z każdego kawałka wypuszczą nową roślinę. I cóż tutaj zrobić? No niestety jest taka sytuacja, że ja staram się unikać chemii jak tylko się da. Niemniej jednak zalecałbym tutaj taki środek, który się nazywa Starane i on zniszczy chwasty dwuliścienne w trawnikach. Czyli trawa zostaje, ale zniszczy nam te chwasty. Glebogryzarka, proszę Państwa, później, gdzieś po dwóch tygodniach puszczona tutaj, pomoże nam wyrównać teren, ale trawy nie usunie. To musimy robić ręcznie. Jeżeli nie robimy ręcznie, jest jeszcze agrowłóknina, którą możemy wykorzystać, a uprawy naszych warzyw prowadzić w tak zwanych skrzyniach podwyższonych, które z całą pewnością tej trawy nie przepuszczą przez agrowłókninę. I wtedy mamy czyste zagoniki, w których możemy wszystkie warzywa, truskawki, zioła uprawiać, a także kwiaty i co kto tylko lubi. Na każdej działce mamy drzewka owocowe. Ta działka ma drzewka i względnie młode, i takie o wieku między 30 a 40 lat. Jak urządzamy sobie od nowa tą działkę, no to się musimy zastanowić, co zostawiamy, co warto zostawić, a na czym nam będzie zależało. I tutaj akurat mamy jabłonkę. Nie wiemy, jakiej ona jest odmiany. Dowiemy się dopiero, jak owoce się pojawią. Niemniej jednak jest szansa na to, żeby to drzewko doprowadzić do właściwego stanu i w dobrej kondycji. Zwróćcie Państwo uwagę, że ma ona mnóstwo takich wilków wieloletnich, gałązki krzyżują się. To wszystko się poprawi, ale nie dzisiaj, proszę Państwa. Takie cięcie, usuwanie wilków wykonujemy latem. Natomiast cięcie wczesnowiosenne powoduje, znaczy wykorzystujemy do cięcia takiego formującego i wtedy przycinamy, skracamy pędy, no bo przecież
nie powinniśmy takich pędów zostawiać, bo to jest bez sensu, natomiast skracać je i to powoduje wtedy, że roślina wypuści boczne krótkopędy, wytworzy, na których będą owocowały w przyszłym roku, znaczy, przepraszam, za 2 lata jabłka. No i proszę Państwa, jesteśmy przy drugiej jabłonce, która tak na mój wzrok ma jakieś 15 metrów. I powiedzcie Państwo, jakie owoce chcecie i w jaki sposób chcecie zbierać owoce z takiego drzewa. Poza tym wysoki pień powoduje, że drzewo zrezygnowało jakby z wypuszczania bocznych pędów na tej części, zaczęło gdzieś tam te konary na wysokości 2-2,5 metra dopiero kształtować. Jest to bardzo stare drzewo i tak naprawdę, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym to drzewo usunął w ogóle. Z uwagi na to, że jego odmłodzenie zajmie tak naprawdę 3-4 lata. A mamy dzisiaj w doborze taką różnorodność odmian na podkładkach superkarłowych i karłowych, które co prawda nie żyją po 40 lat, ale wchodzą w owocowanie w 2 lub 3 roku po posadzeniu. Proponuję wielu działkowcom uprawę drzewek kolumnowych, które nie dość, że potrzebują znacznie mniej miejsca, to obficie owocują i praktycznie od 3 roku po posadzeniu mamy bardzo duże plony. Na działce, poza warzywnikiem i drzewami, są także krzewy. Krzewy owocowe porzeczki, prawdopodobnie czarnej i agrestu. I chciałbym Państwu pokazać jedno. Jest to zaniedbany krzew, bardzo zaniedbany, który ma pędy, które jeszcze owocujące, więc nadaje się do ratowania. Ja już kiedyś mówiłem Państwu, porzeczka powinna mieć nie starsze jak 5-letnie pędy. W 6 roku 5-letni pęd wycinamy. Dlaczego? Po pierwsze, pobudzamy krzew do wzrostu, a po drugie, ona sama genetycznie degeneruje się. Ma tą właściwość, że po 5 latach krzew zaczyna coraz mniej owocować. I tutaj jest właśnie przykład agrestu, który puszczony zupełnie na dziko, nieodnawiany, ma tych zawiązków tutaj na takim krzaczku 10-12 na jednej odnodze, podczas gdy w formie krzewiaste powinny mieć dosłownie co centymetr jeden owoc. A formy agrestu w formie piennej to są wręcz oblepione. One wyglądają tak jak pęczek wręcz. Na każdym pędzie jest tego mnóstwo. Trzeba krzewy odmładzać. Jeżeli nie odmładzamy, one się całkowicie wyradzają i pozostają gołe, bez jakichkolwiek owoców. Z tyłu właśnie mamy taką porzeczkę za tym agrestem, wyrodzoną, poszła w górę, ale poszła w górę także dlatego, że podejrzewam, że miała gorsze warunki wzrostu. Porzeczka potrzebuje słońca i potrzebuje trochę przestrzeni. Tu między jednym drzewkiem i następnym krzewem ona uciekła do góry i nie dość, że jest już taka no, mocno stara, to na dodatek jeszcze, zwróćcie Państwo uwagę,
tutaj nie ma w ogóle praktycznie kwiatów.